Cześć wszystkim, tutaj Alex. Kontynuujemy przygodę z Call of Juarez Gunslinger, część czwarta. A to jest loading oczywiście, poznajcie loading. Strzelania w Tartaku. Zgodnie z zapowiedzią wędrujemy do Tartaku. Będzie strzelanina i polujemy na dwóch pozostałych. W sumie na jednego, ale napatoczy się aż dwóch pozostałych dowódców. Dowódców tam głowy gangu kowbojów. I długo starszy jest ten loading, no. Muszę nacisnąć w końcu. I fajnie. To jest nasze miejsce akcji, poznajcie tam. W parę tygodniach ścigał Johnny'ego Ringo. Właśnie, Johnny Ringo to jest jedna z postaci, których ścigał nasz bohater, jedna z trzech. No, co Johnny Ringo zrobił, że tak pana wkurzył? Bob Bryant. To będzie ważna postać. Oni dwa i jeszcze ktoś. To jest, są postaci spinające bardzo fabułę tutaj. Curly Bill Brocious. Jego oraz Johnny'ego Ringo ścigamy. Trzeba by przyszedł. The Clantons wanted revenge. Sięgnąłem go, no. So they murdered Morgan Earp and grievously wounded his older brother Virgil. Kolejny level, zaraz go przydzielimy. Ja to w ogóle mam za drugie. Rewolwer. Rewolwer, karabin, Boże. Karabin powtarzalny. Nie uciekniesz przede mną. No i przydział umiejętności. Co tutaj mamy następne? Zwiększone obrażenia w trybie koncentracji. Wszystkie kule wstrzelone. Połowę więcej obrażeń. Czy to mi się przyda? A tu co jest? Dwóch obrzynów nie chcę. Podpowiedzi. To jest nuda wszystko niestety. Dodatkowe zbliżenie podczas celowania. Jego nie lubię jak diabli. Prędkość przeładowania. W to chyba nie będziemy szli. Pójdziemy na razie w obrażenia. Kurde, mogłoby to komuś spaść. Ach, jak ja dobrze znam tę grę. Prawie mnie zabił. Czekać, można to zastrzelić. Można! Zasadka. Tego nie znałem, kurde. Człowiek się uczy jednak. Przez całą grę się uczy. Pokaż się. To też była zasadka, rozumiem. Dobra. Gniemy, przeładuj te piękne symbole Dzikiego Zachodu. Przeładuj. Weź dwa. Jeden i drugi. They never charged anyone for the murder of Morgan Earp. Ach. Everybody knew that Curly shot him in the back. Ach, pięknie. That was common knowledge. Curly Bill strzelił mu w plecy, super. Pytania. What's that, Dwight? Co chce Dwight? After old man Clanton died, why didn't his son take over the Cowboys? No jak to dlaczego? Because Ike Clanton was dumber than a box of rocks and a yellow belly to boot. No. Wszystko jasne, super. Now, where was I? Taking down the entire cowboy. Jack mi oczywiście wierzy. Indeed I was, Jack. Jest safe, bardzo dobrze. A co wy tu robicie? Przed chwilą tam sprawdzałem. Łepek. O Boże, zginę. A nie, uciekłem. Ładuj, ładuj. Cyk. Cyk, potylice, ucho i oczywiście między oczy. Zabili mnie. Nie, przypominam, trudny poziom. Tutaj jest super łatwy, no ale muszę się jakoś wytłumaczyć, prawda? Przeładowanie. Jak pamiętam, sobie strasznie fajnie w tych skillach, za pierwszym graniem, fajnie sobie wpisywałem ten tryb koncentracji.
że bardzo szybko się ładował, starczał na bardzo długo. Oczywiście jak człowiek wymaksował za prawie trzecim podejściem całe drzewko, to to wszystko jest cały czas, ale raczej nie przejdziecie raz gry. No może można, jak się ładnie te punkciki sypią, żeby wymaksować całkowicie te trzy drzewka. Jezu, pokaż się, pokaż łapek, wyjrzyj jeszcze dobrze. Jezu. O, nie masz amunicji. Boże, co ja zrobię? Jezu, zabije mnie. Mogłeś mnie zabić, pogięło cię. Dobra, trzeba teraz liczyć każdy nabój. Spokojnie, spokojnie. Niech się ostatnia deska ratunku naładuje. Łepek. Jest łepek. Jest amunicja, super. Weź oba. Kiedy ja natrafię w końcu na jakieś normalne rewolwery, które lubię, które szanuję, z których da się porządnie zabijać. O. A, bo tu są koledzy, dobra. Pan zaproponuje o to. Ojej, jak się nagle. Nie będę cię zabijał. Bo chcę o to. Prawdopodobnie też jakieś cudo. No, pięknie. Z takim nabojem. Milicja pistoletowa, czyli skupimy się na tym. Wiem, że to mnie może zabić. Dlatego ostrożnie. Kiedy znajdę jakiś normalny shotgun? Normalny rewolwer. O, to będzie fajna scena, słuchajcie tego. Patience. I'm painting a picture here. There was this beautiful waterfall and a crystal clear stream that led to a verdant valley that was truly. Consider your picture painted. What happened next? Well, finally the bastards that were still alive made a last stand. Całe przyjemne słuchania takich opowieści. Nie mam nic do karabinu. Mam parę rewolwerów, w najgorszym rewolwerze w grze, jak dla mnie. O, i tu jest ta ręka, widzicie, nie? Całe umeblowanie, cały pomysł. Jest karabin, przeładuj. No i cóż tu mamy? Zazwyczaj strzelać? Kielicha. Kim zacznie strzelać? Curly Bill. Tak, to ten, co zajął miejsce starego, którego zabiliśmy poprzednio. Ale o tym wszystkim w poprzednim odcinku. Dobra, jego strasznie nie lubię. Mam w zwyczaju najpierw mu wywalić oba magazynki w łeb. Potem się pójść trochę podreperować koncentrację na jego kolegach. To jest bardzo ostrożne podejście, a to z nim jakoś nie walczę tak otwarcie, żeby nie lamić na wizji. Czy to on? Tak, to on. Oczywiście mu nie jestem w stanie skontrować tego. Weź się oba, nie wstydź się, Silas. Silas. Dałoby się przeładować, nie w biegu załatwić. I przydałoby się naładować ten oddech. Trzeba go omijać. Trochę amunicji. Znaleźć jeszcze jakiegoś frajera. O, ten się naładował, mogę iść z nim na gołe klaty. Ach. O, dynamit. To spróbujemy go dynamitem wykiwać? Dobra, gdzie on jest, żeby mnie tylko nie zaskoczył. I mnie zaskoczył jednak. Ach, i zmarnował mój super oddech. O, a to był efekt, co się dzieje, kiedy nacisnę spowolnienie, jak nie mam spowolnienia. Mam trochę podświetlane. Mam trochę podświetlane przeciwników. O Boże. Zgiń. Czujecie to napięcie? Tę drastyczną, dramatyczną muzykę? Ach. Szybciej detonować ten dynamit. Trochę odpocząć. I gdzie on jest? Znajdźcie mi go. To nie on.
A. O kurde. A, samobójstwo. Nie, 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 nie. Widzieliście tego buga? Ja pierdzielę. Szlak, szlak, szlak. To był bug. To normalnie władowało mi się to dziadostwo. Tu niewidzialną ścianę. Ach, dobra. Uwaga. O, bardzo sprawnie, bardzo przyjemnie. Nawet nie zużyłem oddechu. Czasami brakuje wychylania się. W drugiej części Juareza w więzach krwi był bardzo przyjemny, bardzo, bardzo cover system. Mój ulubiony w ogóle w FPS-ach. Oczywiście w FPS-ach nie było dużo. A, proszę ja cię bardzo, co to było? No, łatwiej znać go. Mądrze wykorzystać spowolnienie i... I knew you didn't kill Ringo, because he was found dead in a different location altogether. A co to znaczy? Znalazłem go kiedy indziej w innej lokacji. Indeed. No właśnie. No to jeszcze nie koniec, musi być pojedynek. No. Załaduj się etapie. Raz, dwa. No i mamy Johnny Ringo, jeden z trzech gości, których ścigam, przypominam. Nie wiadomo dlaczego. Następny w kolejce do władzy. I do piachu. Johnny Ringo. No, nie wiadomo jeszcze dlaczego ich ścigam, ani kim jest ostatni. Ale mamy typową. O, kilka miesięcy po zgonie Curly Billa, widzicie? Tak szybko parę miesięcy poszło do przodu. Doc Holliday. Ach. Łapa nad broń. Celowina przeciwnika. Zaraz zacznie walić serce. Właśnie teraz. Jak tylko to dnie. 3, 2, 1! O! Jest. Serducho proste. Przykro mi młody, ale to ja go zabiję. No, to jest też fajne odkrywanie, czy kim jest Silas, kim jest ten gościu, który to wszystko powiada, no i czy mówi prawdę tak serio. Honorowo zabity. Wszystko jest okej, wszystko jest fajnie. Widzicie, piękny czas. Zastrzelenia pojedynku wszystkiego. Teraz dzięki wielkie za uwagę. O, kruchy prawdy w ogóle. Skąd ja to mam? Dzięki wielkie za uwagę i to był czwarty odcinek. Dalej co będzie? Kurczę, nie pamiętam. Może teraz będzie kopalnia? Chyba tak, chyba teraz bohater odkryje swoje powołanie jako łowcy nagród, łowcy głów. Czegoś tam łowi wszelkiego rodzaju rzeczy, które przyniosą mu zysk. Zysk oczywiście, żeby dopaść swoich prześladowców. Teraz dzięki za uwagę i cześć.